Witam Was ponownie na tym kanale. Dzisiaj będzie króciutki filmik. Wyciągamy tłoki i zobaczymy, w jakim stanie nasz tłok numer 3 na cylindrze, którym jest problem. Zobaczymy, w jakim stanie są inne tłoki i ile w danym przypadku tłoczków trzeba będzie wymienić. Także zapraszam Was do obejrzenia, do komentowania, do postawienia kciuka, nowych widzów do subskrypcji. No i lecimy z tematem. Zabieramy się za nasze tłoki. Także zostawiam silnik tak jak jest. Wykręcać mi będzie wygodniej, będziemy pychać i łapać z tamtej strony tłoki. No i oczywiście interesuje mnie trzeci, a więc wyciągniemy go jako pierwszy. Wyciągamy, zaraz zobaczymy, jak on wygląda. Dobra, tłok mamy wyciągnięty. Widzieliście, jak nam wyskoczył. Trochę nie chciał wychodzić normalnie, ale to przez to, że jest zatarty. Ale nie róbcie tak w domu. Nigdy. Także ten tłok jest do wymiany. Na pewno. Tutaj ma całą płaszczyznę pracy. Dolną część zatartą pod paluchem. Wizualnie. Widać. Natomiast sam tłok powiedział, że był w jakimś bardzo złym stanie. Pierścienie również. Żadne nie jest nigdzie zaklejone. Sprężysty jeszcze zdejmę. Później przetestuję na przegrzanie, ale nie sądzę, żeby on był przegrzany. Korbowody tutaj są łamane. Także nie pomylić stopek. Miejsce panewki nie mają tutaj zamków, więc też w moim przypadku wyskoczyły. Płaszczyzny są ładne, nie są jakoś, nie jest jakoś wyrobiona, nie czuć żadnego palcem, także korbowód do przełożenia do nowego tłoku, tłoka. To jest panewka górna. Można powiedzieć, że nówka, funkiel, nieśmigana. A to mamy panewkę dolną. Tutaj dolna ma trochę tutaj takie wytarcie. Mam nadzieję, że widać. Ale tak generalnie nie jest zatarta nigdzie. Nic takiego strasznego nie widzę. Tak, śrubki też nie pogubcie. Tak to wygląda. Także to jest do wyczyszczenia. Korbowód będziemy przekładać i tak dalej. No, także tutaj mamy tłok do wymiany. Na pewno. Dobra, będziemy dalej wyciągać powoli. Pozostałe powinny wyjść ładnie, tam powłoka jest cała, także bez żadnego problemu, jeszcze tylko sam korbowód zobaczę jeszcze. Korbowód jest ładniutki. Nic nie ma. Tak się prezentuje, powłoka jest usypana do samego dołu praktycznie. Dobra, kręcimy dalej. Thank you.
tłoki mam wyciągnięte. Oprócz tego trzeciego wszystkie dobre. Mają tam jakieś ślady pracy, ale będę je wkładał z powrotem. Dajcie znać, co sądzicie o tym, żeby je wstawić z powrotem. Od razu mówię, nowy tłok kosztuje 4,5 stówki. Więc raczej ja się i tak zdecyduję na wstawienie ich, bo są naprawdę w dobrym stanie. No, także tak to wygląda. Dziękuję za obejrzenie. Widzimy się w następnych filmikach. Nie zapomnijcie, jeśli Wam się spodobało, postawić kciuka w górę. Trzymajcie się, hej!